wojnę. Rosjanie uważają, że są w stanie tę wojnę wygrać. Jak dotąd przywództwo rosyjskie, zwłaszcza sam Putin, który tak naprawdę jest nowym carem Rosji, bo on się nie bardzo liczy z kimkolwiek w tej chwili w Rosji, jest zdecydowany na kontynuowanie tej wojny, na zrealizowanie co najmniej jednej jeszcze ofensywy. To jest sytuacja bardzo zła dla Ukrainy, bardzo zła dla świata, dla pokoju na świecie. To jest sytuacja, która może rodzić inne implikacje, bo w sytuacji, kiedy Rosja będzie mocno zagrożona, kiedy będzie miała groźby, na przykład porażki, może też eskalować swoją wojnę na inne państwa. To zagrożona jest przede wszystkim Polska czy kraje bałtyckie. Więc to są rzeczy, które mogą się wydarzyć. Musimy brać je pod uwagę oczywiście. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiać będziemy, a tak naprawdę kontynuować będziemy taką jedną wielką dyskusję, którą toczymy na naszym kanale od ponad półtora roku na temat wpływu wojny na Ukrainie, rosyjskiej inwazji na Ukrainę, też wojny rosyjsko-ukraińskiej na system bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym dzisiejszym gościem jest pan pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu oraz ambasador Rzeczypospolitej w Korei Południowej. Panie pułkowniku, witamy serdecznie, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Witam panów, witam państwa. Panie pułkowniku, szanowni państwo, powiedzieć, że wojna w Ukrainie, pomiędzy Ukrainą a Rosją, toczy się tylko pomiędzy tymi dwoma państwami, czy też wynika z jakichś sprzecznych interesów tylko tych dwóch państw, no byłoby dużym niedopowiedzeniem. I stąd chciałbym poprosić w pierwszej kolejności pana o jakby ocenę tego, jaki jest tak naprawdę wpływ, czy jakie jest znaczenie trwającej wojny szerzej na architekturę systemu bezpieczeństwa w Europie i jakie ona w tej chwili ma, a jakie może w przyszłości mieć implikacje właśnie dla rozwoju sytuacji bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. To jest pierwsza wojna pełnoskalowa od zakończenia II wojny światowej w Europie. Jest to wojna, która, można powiedzieć, dla Ukrainy jest taką wojną, która kreuje naród ukraiński, ponieważ społeczeństwo ukraińskie jest głęboko podzielone, jak o tym wiemy, ponieważ znaczna część ludności ukraińskiej była pod wpływami rosyjskimi. Mieszkają na Ukrainie około 1/3 ludności, to są Rosjanie. Mniej więcej do tego dochodzą jeszcze Ukraińcy rosyjskojęzyczni. No, są tam inne mniejszości narodowe. Jest ten rdzeń narodowy ukraiński w zachodniej Ukrainie. Jest to sytuacja taka, że wszystkie, można powiedzieć, te części społeczeństwa ukraińskiego jednoznacznie opowiedziały się po stronie państwa ukraińskiego. Wojna z Rosją jest tym, czym dla Polski była wojna z Rosją w roku 1920. Jest to narodzenie nowoczesnego narodu ukraińskiego, narodu państwowego, który jednoznacznie zdeterminuje przyszłość narodu ukraińskiego. Przyszłość Ukraińców jawi się w tej chwili jako przyszłość w opozycji do Rosji. Rosjanie, atakując Ukrainę, wykopali przepaść między tymi dwoma narodami. Mimo że przez setki lat, można powiedzieć, nawet Putin to określał, że nie ma większej różnicy między Ukraińcami a Małorosjanami, czy jak ich tam nazywa. W każdym razie, że Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród. Dzisiaj już wiemy, że nie, że to już się nie zmieni. I zdaje się, że powoli to dociera do elit rosyjskich, że będą musieli się pogodzić z faktem, że Ukraińcy to jest odrębny naród, odrębna kultura, odrębna tradycja i obyczajowość, odrębna historia też. Ta Ukraina rodzi się też to z naszego polskiego punktu widzenia w sposób dość niejednoznaczny, jeśli chodzi o historię stosunków polsko-ukraińskich na przestrzeni stuleci. Ogromny wpływ na narrację historyczną na Ukrainie
na to, co się działo w okresie Związku Sowieckiego. Indoktrynacja antypolska. To odbija się w tej chwili w narracji historycznej, jak również ich spojrzenie na problem relacji z Polakami wynikający z doświadczeń rzezi wołyńskiej, która miała miejsce nie tylko na Wołyniu, bo i Małopolskie, w Polsce Wschodniej i na Podolu, która została określana przez stronę polską jako ludobójstwo, natomiast przez stronę ukraińską jako wojna polsko-ukraińska. Jest to sytuacja, która będzie musiała być wyjaśniona. Natomiast jeśli chodzi o szerszy aspekt tego, czym jest wojna na Ukrainie, no Rosjanie postrzegają tę wojnę jako wojnę z Zachodem. To jest wojna z kolektywnym Zachodem. No nie mogą powiedzieć, że to jest wojna z NATO, bo NATO kategorycznie stwierdziło, że nie jest stroną tego konfliktu i robi wszystko, co tylko jest w mocy, żeby nie stać się stroną tego konfliktu. Więc to nie jest wojna z NATO. Natomiast jest to wojna według Rosjan z kolektywnym Zachodem. Inna sprawa jest, że jeśli chodzi o Zachód, tutaj można powiedzieć, że on jest reprezentowany w grupie Rammstein, ponieważ tam się zgromadziły państwa, które jednoznacznie stoją po stronie Ukrainy, które stosują sankcje wobec Rosji oraz które wspierają Ukrainę militarnie bądź humanitarnie, bo niektóre państwa ze względów na konstytucję, sytuację wewnętrzną nie udzielają Ukrainie póki co pomocy militarnej, tak jak na przykład Izrael czy Japonia. Jest to grupa państw, która wspiera Ukrainę, czyli tak naprawdę z punktu widzenia rosyjskiego ten kolektywny Zachód, który jest reprezentowany w grupie Rammstein. Ukraina walcząc z Rosją, korzystając z pomocy kolektywnego Zachodu, to jest państwo, które poczuwa się do więzi, do jedności ze światem zachodnim. Jest to no, najbardziej dramatyczne, ponieważ jest to daina krwi. Oni udowadniają nam, dainą krwi, że są częścią Zachodu, że chcą być częścią Zachodu, chcą należeć do organizacji państw zachodnich, takich jak NATO, jak Unia Europejska. Jest to sytuacja bez precedensu, ponieważ jeszcze przed wojną takiej jedności w stanowisku wobec Zachodu na Ukrainie nie było. W zasadzie społeczeństwo ukraińskie było podzielone, mocno podzielone, równo podzielone można powiedzieć, ponieważ widzieli też, znaczna część Ukraińców widziała przyszłość w dobrych relacjach z Rosją. Jest to też pewien czynnik, który pojawił się w wyniku tej wojny. Natomiast wracając do spraw polsko-ukraińskich, bo to najbardziej wszystkich interesuje, wojna Ukrainy z Rosją stała się szansą na ukształtowanie stosunków między narodem polskim a narodem ukraińskim na dziesięciolecia, a może i dłużej, w inny sposób niż to miało miejsce w przeszłości. Jak to poeta powiedział, są w ojczyźnie rachunki krzywd, bo tu można powiedzieć, że między nami, naszymi narodami są rachunki krzywd. Ukraińcy mają zarzuty w stosunku do strony polskiej. My mamy też określone tutaj spojrzenie na stosunki polsko-ukraińskie. Jedna i druga strona chce w przyszłości jak najlepszych relacji. Natomiast tutaj prezydent Duda, jak i inni przywódcy polscy, zarówno ze strony opozycji, jak i ze strony koalicji rządowej, stwierdzają, że te stosunki muszą być oparte na prawdzie. To jest kwestia podstawowa. Do tego, jaka była ta prawda, jak ona wygląda, potrzeba też rozmowy między stroną polską a ukraińską. Także zmiany i wielkie zmiany, które są jeszcze przed nami. I w tym kontekście chciałbym pana pułkownika dodatkowo zapytać, bo faktycznie trudna historia polsko-ukraińska jest faktem, rzeź wołyńska, o której pan pułkownik wspomniał, ale również możemy zauważyć, że emocje wokół tej sprawy często są podsycane zewnętrznie, choć oczywiście również są osoby, które mają żal, szczególnie ci, którzy oczekują pochowania bliskich, a sami wiemy, jak w naszej kulturze to miejsce spoczynku jest ważne. Ale jednocześnie w rosyjskiej narracji propagandowej, co jest bardzo silnie podnoszony wątek
nie wiem, tego, że Polska ma zakusy na odzyskanie Kresów południowo-wschodnich, Rosjanie kolportują mapy na ten temat. No ewidentnie, oczywiście ten przekaz jest adresowany przede wszystkim do społeczeństwa ukraińskiego. Czy zechciałby pan dwa słowa więcej powiedzieć, no jak my mamy sobie radzić z tym? Z jednej strony z walką o pamięć, która jest wymogiem pojednania, a z drugiej strony, żeby nie pozwolić budzić takich demonów w sytuacji, w której rzeczywiście może stoimy przed historyczną szansą na pojednanie, budowę nowej jakości politycznej w tej części świata. Jesteśmy przedmiotem agresji ze strony rosyjskiej, która ma wiele wymiarów. Jednym z tych wymiarów jest inspiracja, dezinformacja, manipulacja. Są to rzeczy, które Rosjanie stosują od setek lat. Wystarczy wspomnieć tutaj znaną prowokację tej protokołu Mentrucjonu wytworzoną przez ochranę carską, która do dziś dnia funkcjonuje w różnych kręgach społecznych. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o to, co Rosja robi, no robi wszystko, co tylko w jej mocy, żeby poróżnić Polaków z Ukraińcami. Na szczęście przywództwo ukraińskie i przywództwo polskie ma pełną świadomość tego, że to jest robota rosyjska. I tutaj nie ma żadnych problemów, moim zdaniem. Problemy są oczywiście po stronie społecznej, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Tego typu hasła, jak te, które są prezentowane przez stronę rosyjską, które mają poróżnić Ukraińców i Polaków, trafiają na podatny grunt w pewnych kręgach polskich, trafiają na podatny grunt też w kręgach ukraińskich, zwłaszcza w zachodniej Ukrainie. To jest robota celowa i czyniona z premedytacją. Co możemy zrobić? Ja jako stary szpieg, bo w swoim czasie pracowałem w komórce zajmującej się dezinformacją, inspiracją, czyli podobnymi przedsięwzięciami, które obecnie Rosja stosuje wobec Polski. Oni to robią na wielką skalę. Do tego jeszcze używają tutaj najwyższych przywódców rosyjskich, żeby prezentować te treści. Z tego, że robią to Putin, Szojgu czy tam inni, jak widzimy, to pokazuje, że te treści, które do tej pory sączyli, ten jad, który sączyli, nie był wystarczająco skuteczny. Zbliżenie polsko-ukraińskie jest faktem i to jest coś, co przyprawia Rosjan o ból głowy, a nawet o, jak to sobie, jakiś koszmar jest dla nich, najgorszy, jaki mogą sobie wyobrazić. Więc będą robili wszystko, co ich w mocy, żeby to cały czas podtrzymywać. Zgodnie z zasadą Goebbelsa, że kłamstwo powtarzane 1000 razy w końcu w nie ludzie uwierzą. No to akurat moim zdaniem się nie stanie. Co mamy zrobić w tej sytuacji? Pierwsza i podstawowa sprawa to wynegocjować traktat polsko-ukraiński o relacjach między naszymi narodami, naszymi państwami, naszymi społeczeństwami, gospodarkami, z naszymi armiami i tak dalej. Ten traktat musi być podstawą stosunku. Odpowiednio ten traktat musi być rozpropagowany w społeczeństwie polskim i społeczeństwie ukraińskim, które ma jednoznacznie pokazywać, że jesteśmy partnerami, sojusznikami, ale Ukraina jest odrębnym państwem i Polska jest odrębnym państwem, że Polska nie ma żadnych zakusów, jeśli chodzi o stronę ukraińską. Drugie, co możemy zrobić, wspierać Ukrainę na jej drodze do integracji europejskiej, bo nie chcemy żadnych zachodniej Ukrainy, nie ma w Polsce żadnej poważnej siły politycznej, która by miała jakieś tutaj pretensje terytorialne. Natomiast chcemy całej Ukrainy w Unii Europejskiej. Chcemy, by Ukraina przystąpiła do układu z Schengen, żeby ta swoboda poruszania się Ukraińców, która w tej chwili jest w wyniku wojny oczywiście, żeby była trwałym elementem relacji między Ukrainą a całą Europą. Zresztą Ukraińcy są chyba bardziej nawet zainteresowani jak najbliższymi relacjami z Unią Europejską, czyli głównie z Niemcami, Francją, innymi państwami bogatymi zachodniej Europy, aniżeli z Polską, ponieważ w odbudowie Ukrainy będą się liczyły możliwości gospodarcze i finansowe, a możliwości Polski są dość ograniczone, delikatnie mówiąc. Więc
To jest dla nich niezwykle ważne. Następna sprawa to oczywiście NATO. Jesteśmy adwokatem Ukrainy, żeby była członkiem NATO i to oznacza, że nie chcemy, by jakiekolwiek zmiany terytorialne następowały. To jest kwestia, którą możemy zrobić. A następna rzecz to jest trzeba spokojnie prostować brednie rosyjskie, ponieważ są najczęściej szaćne, są najczęściej głupie i łatwo sobie z nimi poradzić. Panie pułkowniku, to w tym kontekście no, tej analizy, którą pan prowadzi, to znaczy tego, jak się wyglądają relacje polsko-ukraińskie, co to oznacza z perspektywy Moskwy, jak wiele wyzwań jest jeszcze przed nami w tym zakresie, żeby nazwijmy to ten proces przerobić z korzyścią, zgodnie z naszymi interesami, no to powstają pytania, na które odpowiedzi no, są chyba najbardziej pożądanymi w chwili obecnej. To znaczy, jak ta wojna, patrząc na to, jak wygląda dzisiaj sytuacja na froncie, jak wygląda sytuacja polityczna, geopolityczna, pana zdaniem, jak może się w tym momencie skończyć? I chyba to, co jest istotniejsze, jak scenariusz bądź scenariusze jej zakończenia no, będą wpływały na właśnie sytuację kluczowych interesariuszy, czyli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, no ale myślę, że też przede wszystkim Polski, no bo my jesteśmy tutaj tym państwem no, wyjątkowo zaangażowanym. Akurat tak się złożyło, że pisałem felieton na dokładnie taki temat dla Gazety Finansowej i niebawem się ona ukaże. To jest sytuacja, która niestety jest sytuacją trudną, dlatego że jeszcze przed ofensywą ukraińską było jasne dla obserwatorów tego, co tam się dzieje, że tak naprawdę ofensywa ukraińska będzie no, jedną z ostatnich. Po prostu potencjał ukraiński praktycznie rzecz biorąc jest na wyczerpaniu. Natomiast na to, żeby weszły na Ukrainę siły wsparcia ze strony innych państw, raczej nie ma co liczyć. Czyli Ukraina z tą wojną będzie musiała poradzić sobie sama. Mają z tym poważne kłopoty, o tym świadczy ostatnia decyzja Zełenskiego o zdymisjonowaniu komendantów komórek rekrutacyjnych do armii ukraińskiej. Kłopoty polegające na tym, że wdała się tam korupcja. Wielu ludzi młodych, zwłaszcza mężczyzn, unika służby wojskowej. Do tego jeszcze trzeba wziąć pod uwagę ogromne straty na froncie, które ponosi Ukraina. Trwa kontrofensywa, no przecież ludzie, którzy mają trochę pojęcia o prowadzeniu wojny, no wiedzą o tym, że strona atakująca ponosi często trzykrotnie, czterokrotnie większe straty niż strona broniąca się. Więc te straty ukraińskie są potężne w tej chwili. Straty rosyjskie również są bardzo duże, ponieważ Ukraina dostała nowoczesną broń, która jest diablo skuteczna. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że Rosjanie mają o wiele większe rezerwy aniżeli Ukraińcy. Wystarczy wspomnieć, że rezerwy rekrutacyjne do armii rosyjskiej mężczyzn, tylko samych mężczyzn, to jest około 15 milionów. Natomiast rezerwy ukraińskie no to są praktycznie rzecz biorąc prawie 10-krotnie mniejsze. Więc ewentualne straty są znacznie bardziej bolesne dla Ukrainy niż dla Rosji. Rosja przygotowuje się do kontrofensywy, do nowej ofensywy, można powiedzieć. Nazywam je ofensywą zimową. Przygotowują 1,5-milionową armię, która uderzy na Ukrainę zimą. Nie rezygnuje z wojny. Nie uważa, że przegra tę wojnę. Rosjanie uważają, że są w stanie tę wojnę wygrać. Uważałem i inni też tak uważali, że w wyniku kontrofensywy rosyjskiej ukształtuje się nowa linia frontu, że Rosjanie będą wyczerpani, jak i Ukraińcy też, i że dojdzie do jakiegoś rozejmu na linii rozgraniczenia, że być może będzie to sytuacja taka jak w przypadku Korei, że ustalono linię demarkacyjną, która może i na dziesięciolecia oddzieli Rosję od Ukrainy. Być może to są propozycje Macrona, byłaby to strefa zdemilitaryzowana. Mówi się o tam 100 kilometrach strefy zdemilitaryzowanej. No w każdym razie takie pomysły są. To nie są nowe rzeczy zupełnie. Oczywiście one nie funkcjonują
powszechnie w opinii publicznej, natomiast w różnych salonach dyplomatycznych są omawiane. Ukraińcy też uczestniczą w tych rozmowach. Ostatnio toczyły się w Arabii Saudyjskiej rozmowy pokojowe bez udziału Rosjan w Dżeddzie, gdzie doszło do w zasadzie sensacyjnego, jednoznacznego, można powiedzieć, porozumienia między państwami kolektywnego Zachodu a państwami południa, globalnego południa, reprezentowanymi z jednej strony głównie przez Stany Zjednoczone, z drugiej strony przez Chiny. I zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy stanęli na stanowisku, że ta wojna musi się zakończyć. Po prostu jak najszybciej musi się zakończyć, ponieważ szkodzi gospodarce światowej, ponieważ powoduje, że kraje biednego południa są jeszcze biedniejsze. Do tego dochodzi jeszcze kryzys żywnościowy. Z jednej strony mamy skutkiem suszy, która była w Indiach i w innych krajach azjatyckich, nieurodzaj ryżu, który jest podstawowym zbożem dla wyżywienia ludności azjatyckiej. Z drugiej strony jest blokada dostaw pszenicy, kukurydzy, która dostarczała je Ukraina, więc ten kryzys żywnościowy no, pojawia się po prostu coraz szybciej. To coś trzeba z tym fantem zrobić. Świat potępił Rosję, można powiedzieć, bo wskazuje na to głosowania w ONZ, ale ogromna większość państw świata, poza państwami kolektywnego Zachodu, nie kwapi się do tego, żeby wesprzeć Ukrainę, stanąć po stronie ukraińskiej. Po prostu chcą robić interesy z jedną i z drugą stroną. To jest sytuacja no, w jakiś sposób zrozumiała. Rosja oczywiście traci, bardzo dużo traci, zwłaszcza w stosunku do Chin, ponieważ w tych organizacjach międzynarodowych, gdzie to były tworzone przez Rosję i Chiny, czyli Szanghajska Organizacja Bezpieczeństwa czy BRICS, są to role Rosji przejęli Chińczycy. Ostatnie spotkanie czy miało miejsce w Petersburgu przywódców państw afrykańskich i Rosji pokazało, że większość państw afrykańskich albo zbojkotowała to spotkanie, albo wezwała Rosję do szukania porozumienia z Ukrainą, do zakończenia tej wojny i rozwiązania kryzysu żywnościowego. Rosja jest pod potężną presją ze strony państw globalnego południa. Na ile ta presja okaże się skuteczna, to się dopiero okaże. Ale wydaje się, że jak dotąd przywództwo rosyjskie, zwłaszcza sam Putin, który tak naprawdę jest nowym carem Rosji, bo on się nie bardzo liczy z kimkolwiek w tej chwili w Rosji, jest zdecydowany na kontynuowanie tej wojny, na zrealizowanie co najmniej jednej jeszcze ofensywy. To jest sytuacja bardzo zła dla Ukrainy, bardzo zła dla świata, dla pokoju na świecie. To jest sytuacja, która może rodzić inne implikacje, bo w sytuacji, kiedy Rosja będzie mocno zagrożona, kiedy będzie miała groźby, na przykład porażki, może też eskalować swoją wojnę na inne państwa. To zagrożona jest przede wszystkim Polska czy kraje bałtyckie. Więc to są rzeczy, które mogą się wydarzyć. Musimy brać je pod uwagę oczywiście. Tak czy inaczej, ja osobiście jestem pesymistą. Uważam, że jeżeli Ukraina nie dokona jakiegoś zwrotu w tej chwili, w czasie tej kontrofensywy, jakiegoś zastępującego manewru wojskowego, no nie udało się do tej pory żadnego takiego wykonać, bo mija 9 tygodni wojny, tej kontrofensywy, a nie udało im się przełamać nawet pierwszej linii oporu rosyjskiego, no bo trwali na pola minowe, na fortyfikacje, nie dają sobie z tym rady. Więc to jest niedobre. Wiele pytań, panie pułkowniku, postaram się je skomasować w jak najbardziej syntetycznej formule, bo rzeczywiście wspomina pan o tym, że Rosjanie przygotowują się do nowej ofensywy czy też kontrofensywy. Jak pan sądzi, jakie mogą być cele Rosjan na tym etapie wojny? Czy to jest taki maksymalistyczny plan, jak zdaje się, że był na początku wojny,
Wiadomo, historycy to później opiszą i zrekonstruują, ale mówmy w kontekście tego, co widzieliśmy. Czy to jest jednak ugruntowanie poprawienie swojej pozycji na froncie i wtedy rzeczywiście przejście do rozmów pokojowych? Bo tak jak pan zauważył, wielu ekspertów na świecie o tym mówi, że konflikt jest w pewnym sensie izolowany. To znaczy on nie eskaluje poza Ukrainę, ale Zachód też nie dostarcza sprzętu, który pozwoliłby Ukraińcom na głębokie uderzenia na tą olbrzymią głębię operacyjną rosyjską. Mamy taki, niektórzy zwracają, między innymi taka badaczka amerykańska Nina Tannenwald zwraca uwagę, że to jest w ogóle nuklearny pewien kompromis właśnie tutaj wynikający z ryzyka użycia broni jądrowej. Nie wchodząc w ten temat, jakie są pana zdaniem cele Rosji na tym etapie? Czy konflikt jest izolowany? I do pana ostatniej rzeczy, którą pan powiedział, czy istnieje ryzyko, że Rosja zdecyduje się na eskalację? No i tutaj już pozostawiam jakiego rodzaju do refleksji pana pułkownika. Tak, no to są najważniejsze pytania tak naprawdę, ponieważ jeśli chodzi o stronę rosyjską, to oficjalnie Rosja przedstawiła swoje propozycje pokojowe. To nie jest coś, czego my nie wiemy. To jest sytuacja taka, że Rosjanie chcą ustanowienia nowej granicy między Rosją a Ukrainą, mniej więcej pokrywającej się z tym, co oni określili w decyzjach Dumy o inkorporacji tych okręgów Zaporowskiego czy Chersońskiego. Wycofali się, co prawda, z prawego brzegu Dniepru. To niewiele zmienia. Oni stworzyli sytuację, która jest w tej chwili w tym rejonie walk, że panują na mniej więcej 30% terytorium ukraińskiego. Oni chcą to terytorium inkorporować, żeby Ukraina to uznała, a w ślad za Ukrainą, żeby reszta świata uznała, że te terytoria, jak to by powiedzieli sarkastycznie, wróciły do macierzy. Niby Rosjanie uważają, że ludność rosyjska i rosyjskojęzyczna na tych obszarach była prześladowana przez nacjonalistów ukraińskich, jak oni nazywają ich upowcami, nazistami, faszystami i różnych epitetów używają. W każdym razie żadnych dowodów na to prześladowanie nie przedstawili. No to są tylko i wyłącznie różne propagandowe fajerwerki, których tam dokonywali. To jest sytuacja taka, że jest takie staropolskie przysłowie mówiące: tak krawiec kraje, jak u materii staj. Rosjanie tyle zabiorą, ile uda im się zabrać. Jeżeli nastąpi załamanie wewnętrzne na Ukrainie, my oczekujemy, że Rosjanie zaczną się buntować. Ale Rosjanie oczekują, że to Ukraińcy zaczną się bardziej buntować, bo życie na Ukrainie jest ciężkie w tej chwili. To nie jest tak, że władze ukraińskie, Zełenski są powszechnie akceptowane przez wszystkich Ukraińców. Jest pewna część Ukraińców, która odnosi się krytycznie do tego, co robi prezydent Zełenski. Nie jest ich dużo, ogromna większość Ukraińców popiera prezydenta Zełenskiego i popiera stanowisko Ukrainy w wojnie z Rosją. To jest fakt, który jest faktem politycznym. Ale to nie znaczy wcale, że 100% Ukraińców popiera. Więc Rosjanie liczą na to, że wejdą do jakiejś słuchawki, będą tam jakieś zamieszki, dojdzie do jakichś zmian, że będzie jakiś bunt w wojsku. No w każdym razie pracują nad tym usilnie, żeby stworzyć jakieś wywrotowe działania, które mogą spowodować taką zmianę. Mówi się ogólnie, że to są działania piątej kolumny. Więc Rosjanie taką piątą kolumnę na Ukrainie mają. Nie jest to żadna tajemnica, bo sami Ukraińcy ujawniają aresztowanych szpiegów, dywersantów i innych. Jest ich całkiem sporo. To inna kwestia, że nie jest to grupa zorganizowana, nie ma przywództwa. Ewentualny przywódca został aresztowany przez Ukraińców i wydany Putinowi, to kum Putina, znana postać, który miał być prezydentem Ukrainy po obaleniu Zełenskiego.
To nie ma nikogo, Rosjanie nie znaleźli nikogo innego, który byłby w stanie zastąpić się akurat, na razie przynajmniej. Więc ta sytuacja, która jest w tej chwili z punktu widzenia rosyjskiego może się zmienić i wtedy, gdy taka rewolta będzie, to dobrze byłoby przejąć całą Ukrainę. Realnie patrząc na to, Rosjanie nie mają na to szans. Ukraina z drugiej strony niestety nie ma szans na to, żeby wypchnąć siły rosyjskie ze swojego terytorium. Mimo bardzo odważnych zapowiedzi o odzyskaniu Krymu i znacznych tam terenów, które utracili w roku 2022-2023, że wróci to do sytuacji z 2014 roku, plus Krym, że oni najważniejsza sprawa to odzyskanie Krymu. Moim zdaniem nie mają na to szans. Przynajmniej ta kontrofensywa nie pokazała tego, że Ukraińcy są w stanie uzyskać te cele militarne. Bo gdyby je byli w stanie uzyskać, to by zmieniło postać rzeczy. Nie byli w stanie uzyskać i nie uzyskają. Jest to sytuacja taka, że w zasadzie obie strony wydają się być skłonne do znalezienia jakiegoś kompromisu. W tej dżedzie Ukraińcy jakoby, oczywiście zostało to zdementowane, no ale to wielu osób mówi, że nie należy wierzyć w informacje, które nie zostały zdementowane, że rzekomo Ukraińcy zgadzają się na rozejm, na linii w tej chwili frontu, która jest. Taka informacja wybuchła. Druga informacja pojawiła się, że Zełenski jest gotów spotkać się osobiście z Putinem. To zostało też zdementowane. W każdym razie jest oczekiwanie na jakiś zwrot w relacjach między stroną ukraińską a rosyjską, na jakieś rozmowy rozejmowe przynajmniej. Rosjanie nie wydają się być tym zainteresowani, w zasadzie odrzucili to, co ustalono w Dżedzie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, gdy będzie kontrofensywa rosyjska, oczywiście można też powiedzieć, że Ukraińcy w tej swojej kontrofensywie nie użyli wszystkich sił i środków. Mają odwody, ale nie jest wykluczone, że te odwody są chronione na wypadek rosyjskiej kontrofensywy. Muszą być przygotowani, bo to jest sytuacja taka, że w tej chwili mają około 1 000 000 żołnierzy zaangażowanych na froncie. Oczywiście jest rotacja, żołnierze są wyczerpywani z frontu, w to miejsce wchodzą nowi, świeże wojsko. To jest też i u Rosjan, tak? Rosjanie mają mniej więcej tyle samo. Dodatkowo będzie mobilizacja ta częściowa trwa. Zapowiedzieli wielką mobilizację. Chcą zbudować 1,5-milionową armię. Być może uderzą razem z Białorusinami. Ja bym nie wykluczał włączenia się Białorusi do wojny. Tym bardziej, że jedyna szansa na pokonanie Ukrainy wydaje się w wyniku uderzenia ze strony osady Brześcia w kierunku na Lwów i Uszhorod, Łuck. Przecięcie zachodniego szlaku dostaw. Jeżeli by się to im udało odciąć Ukrainę od dostaw ze strony polskiej, to oznaczałoby poważne kłopoty dla Ukrainy. No, nadal istnieje możliwość dostaw przez Rumunię. Jak wiadomo, Węgrzy dystansują się całkowicie od tej wojny. Nie popierają państw Zachodu innych. Tak czy inaczej, drożność, przepustowość tego kanału rumuńskiego nie jest tak duża jak w przypadku Polski. Więc sytuacja ukraińska była bardzo trudna. Razem z siłami zbrojnymi, zmobilizowanymi białoruskimi, które ocenia się, że są w stanie zmobilizować 200 tysięcy żołnierzy, Rosjanie mogą mobilizować 1,5 miliona. W zasadzie, a nawet więcej, bo mówi się o minimum 1,5 miliona, no to znaczy, że mogą mieć 2-milionową armię. No to jest bardzo dużo. Co do wyposażenia, no wiemy, jakie Rosjanie mają kłopoty w tej chwili wyposażeniem, ale ich przemysł zbrojeniowy pracuje na cztery zmiany na najwyższych możliwych obrotach. Więc to jest sytuacja, która daje im szansę w jakiejś tam perspektywie czasowej do odbudowania potęgi militarnej. Do tego cały czas jest wielki, milczący prezydent Xi Jinping, który może w jakimś momencie Rosji udzielić pomocy. Wydaje się, że Chińczycy nie są zainteresowani zwycięstwem Rosji w tej wojnie.
są zainteresowani sytuacją, że Rosja będzie bardzo osłabiona i będzie od nich uzależniona, żeby była ich po prostu wasalem, bo w tej chwili trudno oczekiwać, żeby Rosja mogła odgrywać jakąś tam znaczącą rolę na arenie międzynarodowej, kiedy ich gospodarka jest dziesięciokrotnie mniejsza od gospodarki chińskiej. W tej chwili zaczyna już odczuwać problemy wynikające z sankcji, jakie zostały nałożone na Rosję. Spadek wartości rubla tego jest najlepszym dowodem. Rosjanie, jeśli nie dojdzie do jakiegoś konsensusu w sprawie dogadania się z Ukraińcami na tej ustalenia linii rozejmowej, zamrożenia tej wojny na parę lat, no, mogą się pokusić o jakieś dramatyczne działania. Jakkolwiek dotychczasowe ich zapowiedzi użycia tzw. taktycznej broni jądrowej zostały spacyfikowane głównie przez Chiny. Chińczycy kategorycznie tego zabronili. Gdyby Rosjanie użyli tej broni, to by oznaczało również pewną izolację Rosji. Można powiedzieć wręcz blokadę gospodarczą, handlową i polityczną. Cały świat by się odwrócił od Rosji. W tej chwili jest taka sytuacja, że oni utrzymują relacje z 75% państw świata. Na 200 państw, 50 państw jest przeciwny Rosji, 150 państw utrzymuje z nimi relacje. To nie znaczy wcale, że się popierają Rosji, ale utrzymują z nimi normalne relacje gospodarcze i polityczne. Więc to się zmienić może, gwałtownie może się zmienić. Takie państwa jak Indie, czy nawet Iran, Arabia Saudyjska mogą się całkowicie odżegnać od Rosji. To może być katastrofa dla Rosji. To ruch zbyt ryzykowny, wydaje mi się. I Rosjanie się nie pokuszą o użycie taktycznej broni jądrowej, tym bardziej, że to tworzy nowe możliwości działania dla Zachodu, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych. Myślę, że jest jakieś porozumienie między Amerykanami i Rosjanami, między innymi w tej kwestii. Amerykanie nie przerwali kontaktów z Rosjanami. Cały czas trwają negocjacje w różnych aspektach. Amerykanie handlują z Rosją. Ten handel cały czas trwa. Współpracują na przykład w kosmosie z Rosją. Współpracują z Rosją na arenie międzynarodowej w różnych projektach. Więc to nie jest całkiem tak, że Amerykanie się odwrócili plecami do Rosji. Utrzymują kanały kontaktu i utrzymują możliwości jakiegoś porozumienia. To się może zmienić, jeżeli Rosjanie posuną się w tym kierunku. Więc to jest też kwestia innych państw NATO. Proszę zwrócić uwagę, że ani szczyt w Madrycie, ani szczyt w Wilnie nie unieważniły porozumienia między Rosją a NATO. Akt stanowiący relacji między Rosją a NATO nadal obowiązuje. Formalnie może istnieje Rada NATO-Rosja, więc to do tego dojdzie oczywiście Rada NATO-Ukraina. Ale te kanały komunikacji nie zostały przerwane. To nadal jest możliwość powrotu do jakichś tam bliższych, normalniejszych, może lepiej użyć słowa, relacji między Rosją a państwami NATO, tak można powiedzieć, kolektywnego Zachodu. Takie państwa jak Niemcy, jak Francja, Hiszpania czy Włochy są ogromnie zainteresowane w zakończeniu tej wojny i powrotu do lepszych relacji gospodarczych z Rosją. Ponieważ wszyscy ponosimy straty gospodarcze w wyniku tego faktu, że ta wojna tam trwa, że nie mamy rozwiniętych relacji gospodarczych z Rosją. Zresztą jeśli chodzi o Polskę, to jest osobny przykład. Te relacje polsko-rosyjskie były i przedtem fatalne. Myśmy mieli ujemny bilans handlowy, gigantyczny, można powiedzieć, ujemny bilans handlowy w relacjach z Rosją. Zwłaszcza na ten bilans składały się ogromne zakupy węgla rosyjskiego. No, tak czy inaczej tego węgla już na szczęście w Rosji nie kupujemy. Ale mimo to odnosimy jakieś straty z tego, że ta wojna trwa, też jesteśmy zainteresowani pokojem. Panie pułkowniku, no, dziękuję przede wszystkim za tą analizę i zwrócenie uwagi, jak wiele elementów po obu stronach
pozostaje, nazwijmy to, albo w sferze niedopowiedzianej, albo przede wszystkim można powiedzieć, że składa nam się na taką architekturę, przy której można byłoby jeszcze i po jednej, i po drugiej stronie eskalować działania, co oczywiście daje jakieś szanse na to, że porozumienia są możliwe. Niewątpliwie też trwająca wojna uruchomiła bardzo wiele procesów dotyczących polityki zbrojeń wśród państw zachodnich. No tutaj jednym z najbardziej aktywnych państw jest Polska. No i wiele wskazuje na to, że nasz kraj zwiąże się w tej sferze wojskowej z Koreą Południową, no taką długoterminową współpracą wojskowo-przemysłową, no która może mieć bardzo szerokie implikacje dla naszego państwa. I chciałem zapytać, jak pan, jako były ambasador w Korei Południowej, no patrzy właśnie na te zapowiedzi, na te kontakty, czy też na tą przyszłą współpracę właśnie wojskowo-gospodarczą z Koreą Południową? No, ja oczywiście mam Koreę nadal w sercu, więc dla mnie to jest sprawa nie tylko emocjonalna, ale też i racjonalna. My kupujemy broń teraz w dużych ilościach. Jakoś tak się złożyło, że przez wiele lat ani nie inwestowaliśmy w nasz przemysł obronny, ani w badania i rozwój, ani nie włączaliśmy się w projekty międzynarodowe, których było dużo w NATO. Ja pracowałem w NATO i wtedy identyfikowałem co najmniej 20 wspólnych projektów natowskich, których Polska nie wzięła udziału. Nigdy nie rozumiałem dlaczego. Są też projekty w tej chwili dodatkowe jeszcze Unii Europejskiej. No to wy jesteście z Akademii Marynarki Wojennej, wiecie o tym, że jest projekt wspólny europejski i wspólnej korwety. Dlaczego Polska w tym nie wzięła udziału? Nie rozumiem tego. Są tam Francuzi, są tam Grecy, Włosi, no w każdym razie są też państwa, które mają ogromne doświadczenia morskie. Gdybyśmy w tym projekcie uczestniczyli, byłaby wymiana technologiczna, naukowo-badawcza i tak dalej. Byłoby to coś, które by pchnęło nasz przemysł i ośrodki naukowo-badawcze do przodu, a w przypadku miecznika i tych trzech fregat, które budujemy, dobrze, że będą te fregaty, ja nie mam nic przeciwko temu, tylko dlaczego mamy płacić tylko i wyłącznie z własnej kieszeni? Gdybyśmy to robili w ramach projektu europejskiego, byłoby to znacznie taniej i popchnęłoby naprzód rozwój polskiego przemysłu. Nie rozumiem tego i nigdy tego myślę, że nie zrozumiem. Jest to jakieś uprzedzenie antyeuropejskie, antynatowskie. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale mniejsza z tym. Kupujemy broń, natomiast to, czego my potrzebujemy najbardziej, to potrzebujemy rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Potrzebujemy go dlatego, żeby linie zaopatrzeniowe, logistyczne funkcjonowały tutaj w Europie na miejscu, bo zarówno broń kupowana w Stanach Zjednoczonych, czy też w Korei potrzebuje serwisowania, modernizowania i tak dalej, i tak dalej. To musi być na miejscu, na wypadek wojny, gdy się zostaną przerwane kanały komunikacyjne, transportowe. No, będziemy ze Stanów przez Ocean Atlantycki dostarczali różne rzeczy. No nie wydaje mi się to rozsądne. Musimy mieć na miejscu produkcję. Więc to akurat z Amerykanami jest pewien kłopot, dlatego że Amerykanie nie udostępniają technologii nawet najbliższym sojusznikom. Nie chcą budować fabryk swojej broni poza Stanami Zjednoczonymi. No, w każdym razie nawet głupie, oczywiście w cudzysłowie głupie, armaty do naszych bolsuków, czy ten TDSSW-30 zdaje się, one się nazywają, to są armaty firmy Northrop Grumman, które mieliśmy wynegocjować w ramach offsetu za zakup Patriotów. Amerykanie odmówili nam licencji na produkcję tych armat. A wiadomo, że armata się zużywa w przypadku działań bojowych po 1000 strzałach. Najczęściej trzeba ją wymienić na nową. No, co będziemy ze Stanów je ściągali? To jakiś absurd jest. No, powinniśmy skorzystać z rady prezesa WB Electronics, który między innymi ten wieżę zbudował razem z Kurtą Stalową Walę i mówi, że zastąpmy tą armatę amerykańską armatą licencyjną KDA-35 na przykład, albo opracujmy własną polską armatę, co nie jest jakąś wielką filozofią. No możemy taką armatę opracować. Mamy wystarczające zaplecze naukowo-badawcze, żeby to zrobić. No ale w przypadku Koreańczyków uważam, że jest sytuacja prawie że idealna.
ponieważ Koreańczycy sprzedają nam broń, ale jednocześnie udostępniają technologię jej produkcji. Są zainteresowani, żeby Polska była takim centrum produkcji koreańskiej broni w Europie, na rynki IMEA. IMEA to jest Europa, Bliski Wschód i Afryka. Stoją przed barierami produkcyjnymi głównie, ponieważ mają ogromne zapotrzebowanie na ich broń, zwłaszcza na czołgi i na armatohaubice. My się chwalimy naszym krabem, ale który jest całkiem niezłą bronią, ale Koreańczycy swoje armatohaubice porównywalne, a polscy żołnierze twierdzą, że lepsze od naszych krabów, jakoś niedramatycznie lepsze, ale minimalnie lepsze, sprzedali do 12 krajów świata, zarabiając na tym krocie. No i sprzedaliśmy naszego kraba z wyjątkiem Ukrainy. Ten gest ukraiński zakupu krabów w Polsce warto docenić w związku z tym. Kupują też inną naszą broń, ale do tej pory jakoś nie udawało nam się sprzedawać tej naszej polskiej broni. Koreańczycy mają mechanizmy dotarcia do rynków zbytu. Nasza produkcja może być sprzedawana na wielu rynkach światowych. Jest to też możliwość podniesienia poziomu gospodarczego, nie tylko przemysłu obronnego, ale całej naszej gospodarki, ponieważ technologie koreańskie są bardzo dobre, są super nowoczesne. One bazują na rozwiązaniach amerykańskich. Wytworzone były też przy pomocy amerykańskiej. Czołg K2 był opracowany przez firmę, która produkuje czołgi Abrams razem z Koreańczykami. Samolot FA-50 jest opracowany przez Lockheed Martina zresztą. To jest znana sprawa. Zresztą ja wam opowiem, jaki jest background tego samolotu. Zajmowałem się tą sprawą jako ambasador. Ale chodzi o to, że jeżeli zbudujemy duży potencjał produkcyjny, to będziemy sprzedawali produkty tych fabryk w Polsce na wiele rynków świata, będziemy na tym zarabiali, będziemy również mogli finansować nasz zwiększony wysiłek obronny, bo nasza gospodarka będzie miała bardzo ciężko udźwignąć wydatki, które w przeciągu 30 lat mówi się o 500 miliardach dolarów. To jest naprawdę bardzo dużo jak na kraj średniej wielkości, na dorobku taki jak Polska, więc oczywiście można zrozumieć, że tam podniesiemy wydatki zbrojeniowe do 5%, ale jak długo wytrzymamy te 5%? No, przez 3-4 lata może tak, ale później będzie poważny z tym kłopot. Więc musimy zarabiać na rozwój naszego wojska. Inaczej niż sprzedaż broni i technologii militarnych nie zarobimy. Jest to fenomenalny biznes. Na tym zarabiają ogromni Amerykanie. Rosjanie na tym zarabiają. Chińczycy zaczynają zarabiać. Dlaczego Polska miałaby nie zarabiać? Jeżeli widzimy zakłady Hyundai'a czy Kia na Słowacji i w Czechach i te samochody są sprzedawane w całej Europie i nie tylko i wnoszą korzyści i Czechom, i Słowakom, i Koreańczykom też, czemu nie moglibyśmy tego powielić w przypadku broni produkowanej w Polsce? To jest możliwe. To wydaje się, to nie przekracza naszych możliwości intelektualnych, technicznych, naukowo-badawczych i tak dalej. Więc ja oceniam to bardzo pozytywnie. Oczywiście, jak to zwykle się mówi, diabeł w szczegółach. Teraz jest robota dla prawników. Trzeba wynegocjonować się z Koreańczykami takie warunki, które będą korzystne i dla Polaków, i dla Koreańczyków, czyli musi być ten układ win-win. To jest trudne, ale jest możliwe. No, trzeba widzieć też, że Koreańczycy to są szwane lisy, więc mogą nas tutaj wystawić do wiatru w wielu sytuacjach, więc trzeba tego pilnować. Zgodnie z tym porzekadłem, kochajmy się jak bracia, liczmy się wiadomo jak. W każdym razie teraz ta robota musi być bardzo intensywna i powinno się skoncentrować na dobrym wynegocjowaniu tych wszystkich umów, które dadzą nam szansę na przyszłość. Ja akurat, jak byłem ambasadorem, pracowałem nad tym, żeby w Polsce stworzyć centrum szkoleniowe dla samolotów F-16.
z tego względu między innymi, że szkolenia w Stanach Zjednoczonych naszych pilotów kosztowały fortunę. No po prostu Amerykanie kazali nam płacić ogromne pieniądze na wyszkolenie tych naszych pilotów. I ten sam problem mają inne państwa używające samolotów F-16, których przybywa. Po prostu jest to praktycznie rzecz biorąc jedyny dostępny samolot w tej chwili na rynku, który można kupić. Tak czy inaczej takie centrum mogło powstać w Dęblinie w ramach Akademii Lotniczej. Miałem zgodę ministra obrony narodowej przed wyjazdem do Korei, rozumiem, że minister Szmajdziński, który był wówczas ministrem obrony, na to, żeby z Koreańczykami o tym rozmawiać. Tylko oczywiście powiedziałem, że na to nie ma pieniędzy, że musimy tak myśleć, żeby wilbu sety i owca cała. Spotykamy się z zysem KAI, to jest Korean Airspace Industry, firmy, która produkuje samoloty, helikoptery w Korei. Z nim rozmawiałem kilkakrotnie. I oni byli skłonni te samoloty nam użyczyć, licząc na to, że w przyszłości byśmy też kupili jakieś tam samoloty w Korei, że można byłoby zacząć jakąś współpracę też w przemyśle lotniczym. No, okazało się później, że strona polska wybrała samolot rosyjsko-włoski, który się Wielik u nas nazywa, M346, który przeważnie stoi zepsuty albo wymaga serwisu, nie ma części do nich. Natomiast samoloty koreańskie, te, które, o które chodziło wtedy, czyli T-50, czyli Trainer, Teo Trainer, są samolotami niezawodnymi. No, praktycznie rzecz biorąc, gotowość do użycia to jest w granicach 70-80%. To jest bardzo wysoki wskaźnik, więc to pokazuje, że są niezawodne. No, w każdym razie kupiliśmy coś, co tam nie spełnia swoich wymogów i pewnie za znacznie większe pieniądze, bo akurat wtedy T-50 wchodził na rynek. Koreańczycy chcieli go promować, więc cena byłaby preferencyjna. Odrzucili to, wybrali to, co wybrali. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego do końca. Stało się, jak się stało. Ale dzisiaj sytuacja wraca do tego samego miejsca, ponieważ też jest szansa na rozwój sytuacji w przemyśle lotniczym. Myśmy rozsprzedali nasz przemysł lotniczy bez wkładu i składu, więc praktycznie nie mamy już żadnych zakładów lotniczych. Zostały zakłady remontowe w ramach wojska, zakłady WZL-1 czy 2. W każdym razie musimy go odbudować, ponieważ to jest lokomotywa rozwoju gospodarki. Tam są najnowsze, najdroższe technologie używane. Jeśli się pozbyliśmy, to pozbyliśmy się szansy na przyszłość. Trzeba odbudować polski przemysł lotniczy. No być może Koreańczycy nam pomogą w tym. Być może przeniesie się produkcja tych samolotów FA-50 do Polski, czy też kolejnego samolotu, na którym pracują w tej chwili Koreańczycy razem z Indonezyjczykami. To jest szansa dla nas. Skorzystajmy z niej. Tylko, że mądrze. Trzeba negocjować jak najlepsze warunki. Panie pułkowniku, nasza rozmowa zbliża się do końca i ciężko jest ją w dwóch słowach podsumować, ale mamy dwa wielkie wątki. Wspaniałą, obszerną analizę wojny na Ukrainie, no i ten wątek Korei Południowej. Ja nie ukrywam, że szczególnie wdzięczny jestem za tą drugą część, bo mam takie może subiektywne przekonanie, że tego tematu jest za mało w naszej debacie publicznej, a to, co pan mówi, potwierdza tą tezę, że może ten dramat wojny na Ukrainie, no dramat, bo to jest jednak mimo wszystko, pewnie wszyscy wolelibyśmy wrócić do świata sprzed tego konfliktu, będzie również motorem no takiej wielkiej technologiczno-cywilizacyjnej przemiany w Polsce. Ale oczywiście pan tego nie powiedział, ale ja to dopowiem. To wszystko zależy od naszych elit politycznych, bo o ile zakończenie wojny na Ukrainie raczej nie zadecyduje się w Warszawie o tym, no to to jak wykorzystamy współpracę z Koreą, jak uda nam się zrobić transfer technologiczny, co z tym się stanie później, jak zbudujemy współpracę już pewnie w perspektywie pokoleń, jeżeli, no bo to trzeba tak myśleć, to jest wyzwanie dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan pułkownik Andrzej Drlatka. Po raz pierwszy, ale ja mam nadzieję nie ostatni. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za pana czas. Państwu, którzy nas oglądali, dziękuję za wysłuchanie, obejrzenie. Zapraszam do podzielenia się opinią na temat tej rozmowy w komentarzu. No i promowanie tej rozmowy, udostępnianie jej dalej. Panie pułkowniku, jeszcze raz dziękuję. Ja dziękuję. Wszystkiego najlepszego życzę.